Ostatnio w moim życiu e, miałem trochę problemów, głównie zdrowotnych, bo trafiłem do szpitala ze względu na serce. Ale ze szpitala wróciłem, czuję się troszkę lepiej, przyjmuję tam jakieś lekarstwa. E, I dzisiaj YouTube zrobił mi niespodziankę, e, taką, że dał mi strajka na jakimś materiale z półtorej roku temu. E, dodatkowo powiem, że nie tylko ja. Nie tylko ja byłem w żniwach YouTubeowych dzisiaj, tylko też e, i samu z jakiś stary film. Dlatego też e, możecie zauważyć, że mam on drugi kanał, na którym streamuję. Usunęli kanał e, poza tym Rafoniksowi, z tego co wiem, to również Magicalowi. Tam sporo youtuberów dzisiaj dostało jakieś strajki. Nie wiem, czy jest jakiś nowy algorytm, czy jakiś nowy filtr. Wiem też, że wchodzi ta akta 2.0 i po prostu profilaktycznie postanowiłem, że. Żeby nie stracić kanału, i No... nie za bardzo mam siłę o tym gadać, bo usunąłem w sumie pamiątkę życia. Mój kanał ma 4 lata, a wiem, że dostałem kiedyś również strajka za jakiś materiał prywatny. Tak więc nie mogę nawet tych filmów sobie e, wrzucić na prywatny. Musiałbym je sobie pościągać wszystkie, a nie mam na to czasu, żeby po prostu się bawić w jakieś ściąganie. Nie ma też jakiegoś jednego przycisku na YouTubie, żeby wszystko pobrać. Więc po prostu zdecydowałem się na dosyć hardkorowy krok i usunąłem wszystkie materiały, bo to, co się teraz dzieje z tym jakimś filtrem, tymi, tymi algorytmami, to jest po prostu trochę śmieszne. Dlatego też postanowiłem, że usunę film. Nie mam za bardzo siły, żeby dalej prowadzić ten mój monolog. Przepraszam Was za to, jeżeli kogoś zawiodłem, że musiałem usunąć te filmy, Uznałem, że tak będzie lepiej po prostu dla mojego bezpieczeństwa, bo nie ukrywam, że chciałem sobie teraz po, po tym, jak lekko trochę wyzdrowiałem, jakby ktoś nie wiedział, to chorowałem na rytmie serca, um, chciałem sobie wrócić, ale chyba sobie do streamowania nie wrócę, bo do kwietnia nie mogę streamować.